pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, państwa gościem. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panią redaktor i szanownych państwa. Zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych i częstsze kontrole schronisk. Co w tym złego? No ja myślę, że bardzo wiele jest złego. Przede wszystkim to, że próbuje się odebrać ludziom pracę, do której bardzo ciężko dochodzili w imię chorej ideologii. A więc, przepraszam, jakąś awarię mamy. Akurat. Stroboskop się pan włączył. Przepraszam, będzie troszeczkę ciemniej. Spokojnie, widać pana grunt, żeby było dobrze awarię. Słychać. Jest okej. Proszę kontynuować. Dobrze, a więc wracając do odpowiedzi. Szanowni państwo, oczywiście to jest bardzo zła ustawa, bardzo zła propozycja, która bezpośrednio uderza w rolników, w hodowców zwierząt, bowiem chyba nikt z państwa nie powinien mieć wątpliwości, że dzisiaj w pierwszej kolejności uderza się w branżę hodowców zwierząt futerkowych. Kolejnymi będą na przykład hodowla drobiu, produkcja jaj czy też mleka. Panie prezesie, od razu wchodzę w słowo, bo jest to demagogia po prostu. No jak można porównać hodowlę norek do tego, że kury znoszą jajka? No naprawdę. No, pani redaktor, no zdecydowanie. Proszę zobaczyć, co działo się w Holandii. W Holandii kilka lat temu zaczęto również od hodowli zwierząt futerkowych. Mówiono, że tylko zwierzęta futerkowe są na celowniku, reszta branż pozostanie nienaruszona. Co się dzieje dzisiaj, szanowni państwo? Otóż postuluje się przez organizacje ekoaktywistyczne ograniczenie hodowli o 50%, tak, proszę państwa, o 50%, zarzucając, że hodowla na przykład bydła doprowadza do ocieplania klimatu. To jest, proszę państwa, demagogia. Dzisiaj uderza się w nas, jutro uderzy się w innych. Co do tego proszę nie mieć wątpliwości. I chyba pani redaktor również nie jest osobą naiwną i nie wierzy w to, że jeśli zamkniemy branżę futerkową, to następnego dnia zamkną się organizacje ekoaktywistyczne. One się, proszę państwa, nie zamkną, one będą działały dalej. Wystarczy popatrzeć na profile społecznościowe, strony internetowe i też głoszone hasła tychże organizacji, które wszystkie mówią, że należy zacząć od zwierząt futerkowych, a ograniczyć hodowlę zwierząt w ogóle, że hodowla zwierząt jest złem dla planety i będą robili wszystko, żeby tą hodowlę ograniczyć. Panie prezesie, to się dzieje, proszę państwa, na naszych oczach. Panie prezesie, po co hoduje się zwierzęta futerkowe? Takie pytanie retoryczne, ale gdyby pan odpowiedział. Szanowna pani redaktor, no przede wszystkim hoduje się je na futra. Tak, hoduje się po to, żeby wyprodukować znakomitej jakości odzież, która bardzo często jest eksportowana na zewnątrz, tego nie ukrywamy i to jest in plus oczywiście dla nas. Tak, produkujemy najlepszej jakości surowiec, podobnie jak produkujemy bardzo dobrej jakości wołowinę, która jest eksportowana i szanowana na rynkach międzynarodowych. Tak, tylko wołowinę się je, a nie nosi. I to jest ta różnica, panie prezesie, że jednak tutaj mówimy o wyłącznie jakiejś fanaberii modowej, a nie o tym, żeby się żywić po prostu. I na przykład dostarczać dzięki wołowinie małym dzieciom żelazo. To jest ta różnica. Pani redaktor, a kto będzie określał, co jest fanaberią, co nie? Dzisiaj fanaberią jest używanie futer, jutro fanaberią będzie jedzenie mięsa. Argumentów możemy dokładnie tych samych używać w stosunku do innych branż, które są dzisiaj używane w stosunku do nas. Przecież nie musimy jeść mięsa, przecież możemy je zastąpić, mamy świetne, coraz lepsze, przecież mamy XXI wiek, mamy coraz lepsze zamienniki tego mięsa. Dlaczego? Przecież możemy je bez najmniejszego problemu zamienić. I dokładnie z tym będziemy się spotykali. Już się mówi, proszę państwa, że rolnicy odbierają krowim dzieciom mleko, ponieważ mleko jest wyłącznie dla cielaka, nie dla człowieka. Trzeba je odebrać, bo krzywdzą rolnicy tego cielaka. To się, proszę państwa, dzieje. A więc kto będzie wyznaczał standardy, co kto powinien używać? Jeśli ktoś nie chce, drodzy państwo, chodzić w futrach, niech ich po prostu nie kupuje. Rynek niech rozstrzygnie, chore według mnie spojrzenie na świat i implementowanie swojej ideologii. To niech pan teraz jako prezes odpowie prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, który zarzucił wam po prostu niehumanitarne zachowanie po obejrzeniu dokumentu Janusza Schwertnera o tym, jak wygląda największa ferma norek w Polsce. I no przepraszam bardzo, to nie była inscenizacja, to była szara, brutalna, koszmarna rzeczywistość. Naprawdę pan jako prezes Instytutu Gospodarki Rolnej nie ma nic do zarzucenia środowisku hodowców właśnie zwierząt futerkowych? Uważa pan, że wszystko jest okej po obejrzeniu tego dokumentu?
Szanowna pani redaktor, serdecznie pani dziękuję za to pytanie. Bałem się, że go pani nie zada. A więc będzie pani pierwszą osobą, a redakcja pierwszą redakcją, której coś przeczytam. Ponieważ mamy dowody na to, że nagrania były celowe, a jeśli ktoś już dopuścił się łamania prawa, to właśnie przedstawiciele organizacji ekologicznej. Już spieszę z wytłumaczeniem. Przy podpisaniu umowy o pracę każdy zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w tym również do takiego podpisał, był zobowiązany ten ekoaktywista. Już czytam jakiego oświadczenia. Ja niżej podpisany oświadczam, że nie będę bił, okaleczał zwierząt, krzyczał na zwierzęta, niepotrzebnie stresował. Jeżeli zauważę zranione, okaleczone zwierzę, zawiadomię przełożonego. Jeżeli zauważę, że ktoś inny bije zwierzęta, zawiadomię przełożonego. Podpisano, no ten pracownik. Mamy jego podpis w oryginale. Drodzy Państwo, no i co z tego wynika, bo nie rozumiem. A, no to już mówię, wynika to z tego, proszę Państwa, że gdyby temu człowiekowi faktycznie zależało na dobru zwierząt, to powinien zawiadomić przełożonego, powinien zawiadomić odpowiednie organa. A on nagrywał tylko po to, żeby powstał ten materiał. Tym ludziom, proszę Państwa, wcale nie chodzi o to, żeby zwierzętom było panie lepiej. Panie prezesie, to jest tak zwany materiał wcieleniowy. Nie da się go zrobić inaczej. To już proszę naprawdę, bo to jest kwestia pewnego dziennikarskiej wiedzy, więc tutaj proszę się ze mną nie spierać. Materiał wcieleniowy robi się w ten sposób. Nie da się go zrobić inaczej. Ale jak się nie da zrobić inaczej? Proszę Państwa, jeśli coś widzę, że jest nie tak, zgłaszam to, ale dobrze, w porządku. Niech będzie, że ma pani rację. Zaraz po tym, jak dowiedzieliśmy się o tym, że będzie taki materiał, na nasz wniosek, nasz własny, wysłaliśmy pismo do głównego, powtarzam, do głównego lekarza weterynarii z prośbą o niezwłoczne przeprowadzenie szczegółowej kontroli na rzeczonej fermie. Następnego dnia od godzin porannych przez wiele godzin chodzili inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Weterynarii, przepraszam, celem sprawdzenia kompleksowego, czy wszystko jest w porządku. I wie pani, co znaleźli? Na tyle set tysięcy zwierząt, które tam jest, znaleźli jedną, powtarzam, jedną, która miała zapalenie spojówek. I co to znaczy? A te, które widzieliśmy w filmie, to były sztuczne? Przepraszam. Ale jeszcze jedna rzecz. Ja zaraz się odniosę. Jeszcze jedna rzecz. Wczoraj zawiadomiliśmy również my sami prokuraturę z prośbą, żeby wyznaczyła prokuraturę, która nie jest do nas przypisana jak gdyby obszarowo, tylko jakąś inną z Polski, żeby nie było żadnych wątpliwości co do obiektywności danego prokuratora i z prośbą o to, żeby sprawdzili, czy kiedykolwiek cokolwiek złego na tej fermie się działo i czy materiały przedstawione przez tego ekoaktywistę faktycznie są przestępstwem. Jedna z manipulacji, portal Onet, pan Janusz Schwertner powiedział, że po pierwsze, że tam zwierzęta były zagryzane przez psy. Czy tam ktoś widział zagryzane zwierzę, tam to zwierzę było gonione przez psy, ale już nie wdając się w szczegóły, bo ja wiem, co to miało oznaczać. Chodziło o to, żeby wzbudzić pewne odczucia u widza, przepraszam. Mało tego, ferma została pokazana jako moja tylko po to, żeby uderzyć mnie i moje nazwisko. Ta ferma, proszę Państwa, nie jest moja. Ja mieszkam 400 kilometrów stamtąd. Dzwonił do mnie, to dzwonił. Nie było tam rzetelności dziennikarskiej. Z całym szacunkiem dla pana redaktora nawet nie próbował skontaktować się z właścicielem fermy. No to w takim razie musi pan oddać sprawę do prokuratury, no. A więc materiał był tezja. Przepraszam, jeszcze raz. Pan dodać w takim razie sprawę do prokuratury, jeżeli to było zmanipulowane i wszystko jest nieprawne. Ale jest sprawa oddana do prokuratury. Wczoraj sami oddaliśmy do prokuratury, żeby prokuratura zbadała wszelkie okoliczności powstania tego materiału. Czy to była nasza wina w sensie hodowcy, czy to była wina pracownika, czy materiały były prawdziwe, czy nieprawdziwe, w jaki sposób do nich doszło. Ja rozumiem, że te organizacje mają znacznie więcej tych materiałów i rozumiem, że z prokuraturą się podzielą. Dobrze, panie prezesie, ja rozumiem, że pan broni swojego środowiska, oczywista oczywistość, cytując klasyka, ale ja właśnie ten klasyk, tak. No broni pan, ale ja to poniekąd rozumiem. Niemniej jednak prezes Jarosław Kaczyński wzburzony tym materiałem wraca do projektu, który w 2017 roku upadł i zapowiada nowelizację ustawy. Co tak naprawdę oznacza wprowadzenie w życie takich przepisów dla całej branży? Konkretnie. No przede wszystkim,
przede wszystkim jest to wielka, ogromna katastrofa dla wszystkich ludzi, którzy tą branżą się zajmują. Drodzy Państwo, jeszcze niedawno sam ja byłem namawiany do tego, żeby wrócić z zagranicy, ponieważ pracowałem w latach 90. za granicą, żeby wrócić z zagranicy, zainwestować zarobione pieniądze, wziąć kredyty. Wziąłem kredyty, wielomilionowe kredyty. Dzisiaj te kredyty kończą mi się za 15 lat. Ja mam zostawić te kredyty, mam zostawić wszystko na pastwę losu, mam to wszystko stracić. No drodzy Państwo, no musimy być poważni. Jeśli państwo polskie gwarantowało mi to, że mogę zajmować się taką, a nie inną działalnością, to zacząłem się nią zajmować. Jeśli dzisiaj zakażemy tej hodowli, jutro równie dobrze możemy zakazać jakiejkolwiek innej. I proszę nie być naiwnym, myśląc, że to się nie stanie. A ja jako Polak, jako rolnik czuję się zwyczajnie zdradzony. Proszę Państwa, i powtarzam to po raz kolejny. Tak, jesteśmy zdradzeni jako polska wieś przez te pomysły, przez Prawo i Sprawiedliwość, bo już dzwonią do mnie rolnicy, proszę Państwa. Odebrałem ze 200 telefonów do dnia dzisiejszego od rolników. Czy Państwo wiedzą, co się stało po ogłoszeniu tego projektu? Spadły natychmiast ceny wołowiny. Banki zaczęły dzwonić z żądaniem zwrotów kredytów. Czy Państwo myślą, że słowa wypowiedziane przez polityka nie mają żadnej wartości? Otóż mają bardzo duże znaczenie. Uderzają w nas, uderzają w polską rację stanu. Jesteśmy zdradzeni, jesteśmy oszukani. Ja przypomnę, drodzy Państwo i pani redaktor, Prawo i Sprawiedliwość zyskało mandat do sprawowania władzy na kolejne lata wyłącznie dzięki polskiej wsi. Pan prezydent Andrzej Duda wygrał dzięki polskiej wsi. A to dzisiaj polskiej wsi próbuje się wbić nóż w plecy. To dzisiaj polską wieś się zdradza w imię chorej ideologii i jakiejś głupiej ustawki z mediami, które na celu mają zniszczenie naszej branży. Jeśli prokuratura powie, drodzy Państwo, że na tej fermie dochodziło do nieprawidłowości, proszę zamknąć tą fermę. Ale dlaczego sąsiada? Nie mamy komunizmu, nie ma odpowiedzialności zbiorowej, proszę Państwa. Jeśli u mnie dzieje się coś złego, proszę zamknąć mnie, a nie sąsiada. Panie prezesie, jeśli u sąsiada, to nie mnie. Panie prezesie, ale może chodzi o to, że świat się cywilizuje i że od takich rzeczy po prostu trzeba odchodzić, bo rzeczywiście jest to niehumanitarne, żeby zabijać zwierzęta na futerko, no, bo jakaś pancia sobie zażyczy kupić naturalne futerko. Proszę, ale pani Reda... No ale pani redaktor, a humanitarnym jest zaśmiecanie plastikiem rzek, humanitarnym jest używanie ropy naftowej, humanitarnym jest jedzenie mięsa. Czy pani wie, jak tamte zwierzęta są hodowane, w jaki sposób tamte zwierzęta giną? Tak jest, proszę państwa, skonstruowany świat. Dzisiaj moja branża jest niehumanitarna, jutro niehumanitarna będzie produkcja mleka. Powtarzam raz jeszcze, już są akcje wymierzone w producentów jaj, które mówią, że kury cierpią. Są przecież akcje tego samego stowarzyszenia. Jak one to znoszą? W jaki sposób ukazana jest ta branża? No właśnie w katastrofalny sposób namawiani są ludzie, żeby jajek nie kupowali. Mało tego, sieci handlowe mają ogromną presję właśnie przez to samo stowarzyszenie, żeby wycofali się z produkcji jaj z chowu klatkowego, żeby wycofali się ze sprzedaży właśnie największego asortymentu, którym dzisiaj Polska produkuje na rynki zagraniczne, jeśli chodzi o drób. Dobrze. Dzisiaj oskarża się rolników, że kradną mleko. Proszę Państwa, to jest chore, to się dzieje na naszych oczach. Ja mam jeszcze jeden apel, jeśli pani redaktor pozwoli, do wszystkich rolników. Szanowni koledzy i koleżanki, jeśli hodujecie zwierzęta, jeśli kiedykolwiek widzieliście, że zwierzę wam padło, to chciałbym wam powiedzieć, że ten argument będzie wykorzystany przeciwko wam. Jeśli wam zdechło zwierzę, was też zamkną. Rozumiecie państwo? Ja będę pierwszy, wy będziecie drudzy. A jeśli chodzi o ustawę, to chodzi o jeszcze jedną rzecz. Tam jest taki jeden mały zapis, o którym się za bardzo nie mówi. Otóż zwiększenie uprawnień organizacji ekologicznych. Czy państwo wiedzą, że te organizacje będą mogły wejść na teren dowolnego gospodarstwa i w dowolne miejsce, gdzie hodowane są zwierzęta i będą mogły te zwierzęta zarekwirować? Czy pani może powiedzieć, jakie wykształcenie mają osoby z tych organizacji? Otóż ja pani powiem, w większości są to studenci europeistyki, języka angielskiego czy też polskiego. Nie ma tam lekarzy weterynarii. Dlaczego, proszę państwa, nie rozmawiamy z weterynarzami, z ludźmi wykształconymi? Dlaczego ich nie pytamy o zdanie? Dlaczego w tej debacie nie ma profesjonalistów, tylko wykrzyczani, rozdarci ludzie, którzy nie mają pojęcia o hodowli? I powtarzam raz jeszcze, po co nam są biolodzy, zootechnicy, po co nam są doktorzy, po co nam są uczelnie, skoro nikt ich nie pyta o zdanie, a pytamy kogoś, kto
myśli, że wie, bądź celowo manipuluje opinią społeczną, ma dużo pieniędzy na media. Tak to dzisiaj, proszę państwa, jest. I jeśli takie organizacje mają wpływ na prawodawstwo polskie, to jesteśmy państwem z tektury. Nie jesteśmy państwem poważnym, jeśli takie organizacje mają wpływ na bardzo poważnych ludzi. Popatrzmy na poważne demokracje w Holandii, w Niemczech, w innych krajach. Jeśli tam cokolwiek robi się, nie wiem, zamyka, likwiduje. Po pierwsze, to są bardzo bogate gospodarki, ale tu już zostawiam. Nigdy nie zostawia się swoich obywateli na lodzie. Nas próbuje się po prostu oszukać. I jakieś słowa przedstawiciela młodzieży PiS-u, który ma tam 20 kilka lat. Ja mam pytanie jedno do niego. Proszę mi pokazać, panie przewodniczący, czy jak tam pan się nazywa, co pan stworzył, co pan zbudował, jaką firmę pan zorganizował. Ile ludzi pan zatrudnia? Tak łatwo panu jest powiedzieć, że możecie się przebranżowić? Dobrze, możecie panie prezesie, zamknąć? Przepraszam, niech ale te rady muszę przerwać, bo już bardzo długo pozwoliłam panu mówić, nie chcąc wchodzić w słowo, ale ja rozumiem. Dobrze, to teraz proste pytanie, krótka odpowiedź. Jak wiele osób straci pracę, gdyby ta ustawa weszła w życie? Macie już szacunki? Jest to minimum kilkanaście tysięcy osób, ale choćby to była jedna, dlaczego ma tracić pracę w myśl jakiejś chorej ideologii? Dobrze, i druga sprawa. Co jako polska wieś, jako rolnicy mają państwo zamiar zrobić, żeby do przyjęcia tej ustawy nie dopuścić? Będą protesty, będą strajki. Jaki macie plan? Pani redaktor, oczywiście ja nie zdradzę, jaki mamy plan, bo wtedy można by się na niego przygotować. A tak jak powiedziałem, dzwoniło do mnie już przynajmniej ze 200 osób, które są zdruzgotane tym, co usłyszały, które bardzo mocno chcą bronić siebie, polskiej wsi, polskiej racji stanu i pytają się, co robimy. Myślę, że będzie bardzo trudno wprowadzić ten zakaz, czy też w ogóle ograniczenia. Być może się uda. Być może polska wieś będzie zdradzona, bo walczymy z kimś bardzo, bardzo potężnym. Ale przysięgam, proszę państwa, naprawdę zrobimy bardzo dużo razem z rolnikami. Jeśli nas połkną, to się zakrztuszą. No dobrze, ale z drugiej strony, panie prezesie, wiele branż musi na przykład przejść restrukturyzację zatrudnienia, przekwalifikować się jakoś. Musimy też powolutku odchodzić od węgla. Górnicy też będą protestować. No tak to jest niestety skonstruowane na świecie, no po prostu. Pani redaktor, w porządku, ale... Pani redaktor, ale niech to wymusi rynek. Jeśli ktoś nie będzie kupował futer, to nie będziemy ich produkować, ponieważ jeśli rynek wciąż chce je kupić, to nie bądźmy naiwni, że ktoś inny nie będzie produkował. Jeśli nie my, będzie produkowała Ukraina, Rosja, kraje skandynawskie. Jeśli rynek nie będzie miał zapotrzebowania na mleko, nie będzie produkcji mleka. Jeśli nie będzie zapotrzebowania na węgiel, nie będzie produkcji węgla i tak dalej, i tak dalej. Nie ma problemu. Ja nie mam, drodzy państwo, pretensji do rynku, że ktoś nie chce kupować asortymentu, który ja produkuję. Ja mam pretensje do ludzi, którzy w myśl swojej wizji świata próbują rujnować innym życie. O to mam, drodzy państwo, pretensje i na to nie ma zgody. Jeśli my jako branża zamkniemy się i zbankrutujemy, bo tak powie rynek, bo nie będzie kupna naszych produktów, to my się zamkniemy. Nie ma żadnego problemu, ale niech to rozstrzygnie wolny rynek, a nie czyjaś chora wizja świata i to, że chce świat ułożyć po swojemu, krzywdząc w tym sposób innych. Twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna moja. I z tego założenia, drodzy państwo, powinniśmy przede wszystkim wychodzić. Panie prezesie, na sam koniec, co by pan prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu powiedział? Ma pan okazję. Proszę spojrzeć w oko kamery i przekazać słów kilka prezesowi PiS. Szanowny panie prezesie, jako rolnicy bardzo na pana liczymy i liczymy na to, że nie da się pan zmanipulować, że będzie pan po polskiej racji stanu, będzie pan walczył o rolników, będzie pan walczył o polską wieś, a nie ulegał manipulacji i kłamstwom lewicowej ideologii. Musi pan wybrać, panie prezesie, albo pan idzie po lewej stronie, albo po prawej, albo chcemy rozwijać Polskę, albo chcemy ją zwijać, albo zależy nam na rolnikach, na polskiej wsi i na polskiej gospodarce, albo zależy nam na lewicowej ideologii, na lewicowej wizji świata i z nią podążać. Szanowny panie prezesie, bardzo pana proszę, żeby pan jeszcze raz spojrzał i przyjrzał się tej sytuacji i bardzo proszę zadbać o nas, obywateli, a nie nas krzywdzić. Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, gościem Super Raportu. Panie prezesie, bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dużo zdrowia życzę. Dziękuję za to spotkanie. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam.